Witam serdecznie w siedlisku Kamilówka. No, dzisiejszy dzień powiem wam, że no, bardzo mroźny. Minus 5 teraz, w nocy było jeszcze chyba minus 11, minus 12, także zima nie odpuszcza. Jest bardzo ładnie. Drzewa są takie uszronione, bo tu rano była mgła, która chyba to wszystko się przymroziło. Taka ładna szadzik posadzała na drzewach. No i jest pięknie. No ale zima to nie tylko przyjemności, to nie tylko sanki, nie tylko lepienie bałwana, ale to jest również to, co trzymam w ręku. Łopata do odśnieżania, czyli odśnieżanie. I jeżeli bierzemy się do odśnieżania gdzieś tam w naszych ogrodach, to proponuję zrobić coś takiego, żeby nie robić tak bezwiednie, odgarniać tego śniegu gdzieś tam, tak sobie bez celu go odrzucać. Tylko są takie miejsca, na przykład w ogrodach, jak na przykład wam pokażę tutaj, gdzie mimo, że jest dużo śniegu, to pod tym drzewem tutaj tego śniegu nie ma w ogóle. I mimo, że ten śnieg powoduje, że ta ziemia jest nawadniana, to w tym miejscu jest sucho i na wiosnę tu będzie sucho. A jeżeli wam na takich miejscach zależy, ja na przykład tutaj w tym miejscu mam, na wiosnę wychodzą mi krokusiki takie małe, no i chciałbym, żeby to jednak one w miarę rosły, a jest tutaj za sucho. Tym bardziej, że to miejsce jest na takiej lekkiej górce, także tutaj woda się nie trzyma. I proponuję, że jeżeli czasami odśnieżamy, oczywiście nie róbmy celowo, nie przewóźmy kurde z miejsca na miejsce w taczce śniegu, no bo to jest troszeczkę bez sensu. Ale jeśli mamy gdzieś na przykład przy odśnieżanym chodniku takie miejsce bez śniegu, to po prostu można ten śnieg wrzucić akurat właśnie pod te drzewo, w te miejsce. Naprawdę drzewko czy roślinki, które tutaj na wiosnę będą rosły, nam podziękują za wodę, którą im tutaj dostarczymy. Oczywiście ja wiem, że to trochę tak wygląda jak malowanie trawy w wojsku, ale naprawdę powtórzę jeszcze raz, że warto w takie miejsca tego śniegu nasypać i naprawdę będzie troszkę wilgoci więcej, niż gdybyśmy tego nie zrobili. No i tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście to pokazałem tylko przykład, jak to można zrobić. Tego śniegu tutaj za chwilę nasypię oczywiście jeszcze więcej. Warto w ramach nawet rozgrzania się, bo jest duży mróz, w ramach odśnieżania, żeby tak jakoś bezwiednie tego śniegu tam nie sypać byle gdzie, tylko właśnie jeżeli mamy możliwość, sypmy w ten śnieg, gdzie go tak naprawdę będzie naturalnie, będzie mało, bo pod tym drzewem po prostu ten śnieg tam na dół nie opada. No i co, to byłoby tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, hej!